Cześć, witajcie z tej strony Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tekken 7. Witam was w kolejnym mordobiciu i witam was po nowym patchu, znaczy w nowym. Ten patch co prawda wszedł 3 grudnia i był on już widoczny na moim streamie z Tekkena. No i patch ten wprowadza dwie nowe postacie, Armor Kinga oraz Craig Mardoka. Jak w przypadku poprzednich DLC-ków, poprzednich postaci są one również płatne, bowiem każdą z tych postaci możemy kupić za 25 zł. Istnieje również możliwość kupienia Season Packa 2, dzięki któremu będziemy mogli odblokować Craig Mardoka, Annę, Leia, Armor Kinga oraz dwie nowe postacie, które dopiero wyjdą w 2019. Będzie to oczywiście Negan albo Negan, nie wiem jak się dokładnie wymawia nazwę tej postaci, oraz oczywiście Julia. Ten odcinek poświęcę mojej jednej z ulubionych postaci z Tekkena 6, czyli Armor King. Zagram sobie tą postacią i zobaczymy jak nam pójdzie. Także widzimy się za chwilkę, kiedy znajdzie już nam przeciwnika. Okej, witajcie. Właśnie znalazło mi przeciwnika. Jest to Juggernaut. Juggernaut. Jak się nazywa ta postać? Jezu, zapomniałem, wyleciał mi z głowy. Wyleciała mi nazwa tej postaci, przeciwko której teraz walczymy. Rany, zapomniałem, naprawdę zapomniałem jak ona się nazywa. Ale nieważne, jako że nie gram już tak aktywnie w Tekkena, mam dosyć długie przerwy. No to boję się pomyśleć o tym jak nam pójdzie. Zobaczymy. Także zaczynamy i to jest właśnie Armor King, wygląda naprawdę kozacko. Kombosy co prawda coś tam umie, ale no bez przesady. Szału nie ma jakoś. Aj. Już mogłem. Nie! Ej, można go ładnie skontrować właśnie tym rzutem takim. Dobra, mamy go. Pięknie. Pierwsza runda ugrana. Także naprawdę czegoś się już zdążyłem nauczyć. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Kurde, nabieram się na takie tanie sztuczki. O, rany znowu. Ej, to w ogóle hapsu zabiera nam. Zobaczcie, znowu coś kombinuje. Wypierdzielaj. Nie! Rany. Dobra, jak dobrze pójdzie, to powinniśmy... Nie, jeszcze go nie zabiję. Chociaż, może? Jeszcze nie. Teraz dopiero. Armor Kick jest naprawdę dosyć trudną postacią, ale on jest... niektóre ciosy ma takie same, albo bardzo podobne, co King, więc... Troszkę jest mi, co prawda, łatwiej z tego względu. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę postać jest dosyć trudna do panowania. Aj, dobra, tego mi się nie udało już przed tym uchronić, szkoda. Pięknie, mamy go, 1100 punktów za niego dostaliśmy. Czyli jak teraz wygram, to powinniśmy mieć promo do kolejnej rangi. Kolejny odcinek postaram się poświęcić grając z Craig Mardokiem. Co prawda postaci nie znam tak dobrze jak Armor Kinga, chociaż Armor King bardzo z tego co widzę się zmienił w stosunku do Tekkena 6. No i ciosy ma bardzo pozmieniane albo ma po prostu nowe. Także oczywiście jest dużo ciosów, posiada z Tekkena 6, ale tutaj ta mechanika, ten system działa troszeczkę inaczej. Nawet nie próbuj już tym. I znowu to samo. Ile to w ogóle życia mi zabiera? Pięknie. Aj.
Nie! O! Dobra, nie trafił nas, dobrze. Aj. Ma strasznie duży... Ma strasznie, strasznie wolne te ciosy, ale co prawda mają spore obrażenia. Chodzi mi oczywiście o tą postać, o której walczymy, a zapomniałem tego, nazwy. Oj, znowu coś zwarzywiłem, szkoda. Dobra, to po... O! Wyrwał się. A gdyby się nie wyrwał, to powinien już... O! Cholerka, to było dobre. Dobra, mamy go. Pięknie. Także wygraliśmy. Ach, ten ending. Ale to jeszcze nie jest ten mój ulubiony. To zakończenie po wygranej. Mam nadzieję, że teraz będzie. Kiedy tak fajnie zasada buta naszemu przeciwnikowi. Także zagramy sobie ostatnią walkę, słuchajcie, wbijemy tą rangę i chyba to będzie na tyle. Aj. Okej. Pięknie, mamy go. Aj, myślałem, że ma takie fajne jakieś wykończenie, jak na przykład King. Dobra, powinien teraz paść, to zadaje naprawdę mnóstwo obrażeń. Tym bardziej, jeżeli go wrzucimy w ścianę. Perfekcior wszedł, zajebiście. Nice. I to jest chyba ta postać, przeciwko której walczymy, on ma chyba najłatwiejszego kombosa, który zadaje mnóstwo obrażeń, nie? Wystarczy, że podbijemy go do góry i zrobimy 2+2+4. Aj. Koniec. Koniec, słuchajcie. No i mamy kolejną rangę. Wiecie co, spróbuję sobie nawet jeszcze raz im zagrać, żeby ten odcinek nie był zbyt krótki. Będzie chciał? Chyba już nie. Chyba już ma dość. A jednak będzie chciał z nami zagrać. Świetnie. Naprawdę zajebista jest ta postać, nie? Zajebisty jest ten Armor King. Bardzo mi się podoba. Widziałem, tym bardziej jak zobaczyłem go na trailerze, nie? Który naprawdę wygląda przeepicko. Także słuchajcie, będzie to ostatnia walka, niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram, zakończę już ten odcinek. Nice. Dobra, perfekcior wszedł. No, no. Nice. Ile to w ogóle obrażeń zadaje? O! A jak widzicie, też się bardzo gubię i tak naprawdę jest sporo, sporo kombosów, które po prostu gubię. Nice, i po mnie. To już jest po mnie. Zdecydowanie tak. Dobra, musimy uważać i grać powolutku. Aj, znowu to zwarzywiłem. Znowu! Dobra. Nie, to ci nie wyjdzie, kolego. A jednak...
To jest taki, tak, to jest taki paniczny, paniczny move, tak, taki paniczny cios, nie? Koniec, żegnaj. Nie wylosowało nam jakiegoś wybitnego przeciwnika, co prawda, no ale... Ładnie. Oj! Dobra. Także, moi mili państwo, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, komentujcie, subujcie. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków, to tym bardziej dajcie łapkę w górę, was nic to nie kosztuje, a mnie bardzo, naprawdę bardzo ucieszy. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja się z wami żegnam, do zobaczyska, trzymajcie się, cześć!